Ryba kontra robak. Robak kontra ryba. Bądźmy szczerzy, 99,9% robak jest na przegranej pozycji. To on cierpi tutaj, to on ponosi wszystko. W zasadzie bierze na swój kadłub wszystko, co możliwe. Cierpi on, cierpi rodzina robacza i generalnie to dziwne, że ten ród robaków jeszcze żyje. Ale jak zaczniemy kopać na wiosnę, w lato, to okaże się, że robaków jest sporo. To jest dopiero przetrwanie. My nie dalibyśmy rady tak przetrwać, jakby były dinozaury, polowałyby na nas. A ryba poluje na robaka, a robak ciągle walczy. Ultimate Fishing Simulator 2, nowa aktualizacja. Generalnie zmiana trochę walki, z tego co wiem. To taka główna sprawa, oczywiście o tych innych rybach nowych wam mówiłem na akwenie rosyjskim. Na razie jesteśmy na kanale. Stanisław jest na kanale i pokażę wam dzisiaj kilka złapanych ryb. Generalnie z taką walką raczej nie, bo to sprzęt jest bardzo mocny, ale pokażę wam też jedną nową rzecz, która bardzo ucieszyła Stanisława, jak również ucieszy wielu wędkarzy. Idzie to dobrą stronę, bardzo dobrze to idzie. Zostało posunięte trochę szybciej to wszystko, ale tu jest oczywiście jeszcze sporo roboty, chodzi głównie o walkę. Po pierwsze, złówmy rybę, jak złowimy rybę, to będziemy gadać o tej rybie. A wy trzymajcie kciuki za tego robaka, który tak poświęca się. Oddaje dziadka robaka, babcie robaka, pradziadek robaka. Wszyscy jakie robaki już padły, zostaje tylko młody robak. I teraz kwestia, czy on zrobi młode robaki, żeby przetrzymały dalszą perspektywę swojego życia. Łatwo nie będzie. Walka została zmniejszona, ale jest. Wydaje mi się, że jest dobrze teraz, bo tak jak mówiłem, trzeba doprecyzować. Ona była momentami za duża, bo to nie może być też wiele, wiele godzin. Ale trzeba doprecyzować kołowrotek. Czyli jeżeli łowimy na przykład rybę, która jest dużo słabsza to niż nasz sprzęt, to w zasadzie tu muszę robić zacisk, żeby ją wyholować, bo ona ucieka. Czyli trzeba doprecyzować, będzie 98, 96, 94, 92, 90, czyli procentowo ustawienie tego sprzętu w stosunku do wagi ryby. To została główna sprawa moim zdaniem teraz do poprawy do tej walki, bo generalnie idzie to dobrze. Tutaj walki praktycznie ryba nie ma, dlatego że mój sprzęt jest na tyle wytrzymały, a ryba jest za mała, co zaraz zobaczycie, i dlatego rybę po prostu holuje. To normalna sprawa, to wszystko jest ok, ale coraz przyjemniej się z tą rybą walczy. Należy pamiętać jeszcze o jednej sprawie. Wy rozwijacie siatkę waszą i na przykład największych ryb nie możecie wziąć, jeżeli nie macie rozbudowanej siatki. Ja mam siatkę nierozbudowaną, też się przyznaję, 400 kg. Będę musiał ją doprecyzować, a jako, że gra mi się coraz bardziej podoba, idzie w dobrą stronę, to doleweluję. Dzisiaj też zrobiłem level. A to jest prosty ogon! Ościsławo. Jadę na Wyspę Sal znowu. To za tego ogona. Dobra robota. Podoba mi się to. Zdecydowanie jest lepszy ruch. Ryba od razu inaczej wygląda. Oczywiście, jeżeli twórcy będą mieli w planach rozwój tej gry bardzo potężny i będą chcieli dojść do tego, aby ta gra ich płatna rozwijała się w bardzo dobrym stopniu i dalej, to systematycznie oczywiście ja bym polepszał graficznie rybkę raz jedną, raz drugą, co miesiąc, jak będzie trochę wolnego czasu i każda rybka, żeby pięknie wyglądała coraz bardziej realistycznie, to będzie tylko dawało coraz większe plusy i gra po prostu powoli będzie coraz bardziej wtedy zauważalna i coraz bardziej będzie się przebijać do przodu, co dobrze wróży branży gier wędkarskich, jak również tej gierki. Tutaj na kanale łowimy na razie takie delikatne w zasadzie ryby, bo to są ryby około 20 kg na sprzęt, na którym wyciągam ryby po 100 kg, także tutaj te ryby w tym momencie nic do powiedzenia nie mają, ale chciałem wam pokazać, jak ta walka się też zbiegła z mniejszymi rybami na mocniejszy sprzęt, jak również ten właśnie prosty ogon. Złowię wam później w dalszej perspektywie rybę większą i zobaczycie tą lekką walkę, ale właśnie tak jak mówię, tutaj kołowrotek trzeba doprecyzować, czyli procentowo się pobawić. Zacisk stosuje się tutaj zawsze w Russian Fishing 4 też, dlatego że już jak ryba jest osłabiona, to ją podholowujemy. Wszystko jest z gitara, a teraz spójrzcie się na tego jesiotra zachodniego z prostym ogonem. Czy on nie wygląda lepiej? Wygląda. Jak on teraz z tym ogonem wygląda? Jak robak, który ucieka przed rybą. W wodzie oczywiście.
Bardzo dobrze to wygląda, bardzo dobrze to wygląda. Oczywiście skalowanie jeszcze ryb, szczególnie zauważyłem, gracz mi też przysyłał w bazie, gdy macie te na trofeach ryby, to one muszą być pomniejszone do odpowiednio do tego kwadracika, gdzie leżą, bo wystają im na przykład łby, czyli tam, gdzie macie te trofea. To taka też drobna sprawa. Ale oczywiście wszystkiego od razu nie ogarnie, ale polepszyło się znacząco i dużo przyjemniej się coraz bardziej łowi. Tak, bo ta walka jest taka coraz bardziej doprecyzowana. Tutaj oczywiście... Jeszcze doprecyzowanie tego rzutu, wyjmowanie ryby z wody, bo tam tą rybę wyjmujemy, tak głupio trochę to wygląda, i podnosimy do góry, a później ją bierzemy. Tutaj zdecydowanie byłoby lepiej ją tak jakoś tu doprecyzować, żeby ona z wody powoli, mamy ją jak wystaje i łeb jak dociągamy, a później nawet można zrobić jakoś takie przeminięcie albo coś, że trzymamy ją od razu w łapach albo coś takiego. To można wykombinować w różny sposób. Gry wędkarskie w różny sposób to robią. Russian Fishing 4 w ogóle nie potrafi ryby zademonstrować, także robi zdjęcie. I tutaj trzeba wybrać swoją drogę na przykład, nie? Jedni robią tak, drudzy tak, ale podnoszenie ryby z wody jest no też elementem dosyć ważnym. Tutaj... Na tym kanale, generalnie na tym sprzęcie, który dysponuję, mogę spokojnie łowić i siatkę, którą posiadam, do tego Wam też pokazuję tutaj, dlatego że na akwenie tym tropikalnym muszę powiedzieć, że z tym sprzętem, który posiadam, walk tych największymi rybami nie wygram po prostu, a jeżeli wygram, to zasapię się tak, że, Boże, pomyślę jak ten robak, padnę jak kłoda, znaczy może nie padnę, ale będę cierpiał, troć wędrowna. Generalnie tak łowiłem dzisiaj tutaj, aż w końcu zdecydowałem się Wam pokazać coś większego. Tu jest zresztą, to jest bardzo fajny akwen, pamiętajcie o tym, ten kanał. Bardzo przyjemnie się tutaj łowi. Są tutaj rybki właśnie, które będą dawały sporo punktów, sporo gotówki, czyli można się tutaj trochę wzbogacić, aby można było kupić nowy zestaw. Ja już mam gotówkę przygotowaną w zasadzie na zakup. Czekaj, będzie atakował! I zaatakował. Mam przygotowany sprzęt już na zakup tego najmocniejszego castinga, jak również tego multiplikatora. Także powoli też ruszę na te większe ryby sprawdzić, jak to wygląda na tej wędce. No i na białugę, która tam jest po tonę 200, z tego co wiem, na akwenie rosyjskim. Generalnie jestem zadowolony z tego, co się dzieje. Daję plusy, tylko cały czas mówię doprecyzowanie. Ogon jest, gitara, że został podniesiony, doprecyzowanie tej walki, tego hamulca, żeby on procentował umiejętnie. Jest dobrze, podnoszenie ryby z tej wody i będzie jeszcze zdecydowanie lepiej, bo ta ryba, żeby fajnie... Tutaj też gracze w wielu grach właśnie narzekają też, jak jest coś nie tak z rybą, podnoszenie czy wyjmowanie. Wędkarzu mniej więcej też jest taka sprawa. Także tutaj te doprecyzowanie wyciągania ryby z wody i to jest następny krok już dalszą dobrą perspektywę. Zauważyłem jeszcze jedną taką sprawę, że nie wiem jak z przynętami. Tak jakby zwiększyło się ilość przynęty, na który bierze ryba. Tutaj też trzeba by pobawić się, zobaczyć trochę, czy coś tam nie trzeba doprecyzować procentowo, że na to przynętę więcej to, a na to więcej to. Ale to jest na razie takie wstępne moje zobaczenie. Dorsz, muszę powiedzieć, że sam bym chętnie zjadł, uwielbiam dorsze. Jak nic, a na razie chodźmy w miejsce, gdzie są ciut większe ryby. To nie znaczy, że od razu większą złapiecie. W tym miejscu, patrz, znowu dorsz, na tym miejscu, gdzie teraz Wam pokazuję, ci gracze, co nieraz pamiętam, pytali się wcześniej większe ryby i sumy, to tutaj polecam ustać sobie pełna, tak, armia bym powiedział, potrafi uderzyć, czasami mniejsze oczywiście, ale potrafi też większy uderzyć, czyli można tutaj sobie stoczyć fajną walkę. Kanał jest przyjemnym akwenem, bardzo, bardzo sympatycznym i dający właśnie frajdę z różnymi fajnymi rybkami, które też, no, jakby nie było, pomagają w waszym levelowaniu tutaj waszego konta, abyście mogli spokojnie toczyć kolejne walki. Bardzo dobrze brały dorsze tym razem, jak byłem, to też dobrze, bo dorsz jest fajną rybą. Raz, że dobrą, gigantycznie dobrą, dwa, że opłacalną, aby ją tutaj zabierać. Siatkę, tak jak mówiłem, mam 400 kg, czyli tutaj muszę też uważać. Zrobiłem level następny jeden. I jak zrobię jeszcze trochę, to być może jeszcze ta siatka jeszcze wzrośnie. Tak, potrzebuję w zasadzie powyżej pół tony tej siatki, żebym mógł spokojnie sobie łowić na akwenie mniej więcej tropikalnym. Także zobaczymy, jak to będzie. Jak ja lubię skoki.
Ryba jak skacze, to fajnie. Chociaż niektóre ryby nie powinny skakać, ale niektóre tak. To być łosoś. Jedna z moich ulubionych ryb na tym akwenie. Trzygwiazdkowa. One są fajne. Łososie są fajnymi, walecznymi rybami. Tutaj oczywiście sprawa walk też, że niektóre ryby walczą tak, niektóre trochę tak. To należałoby też... To też można by trochę jeszcze doprecyzować, jeżeli mamy rozwijać tę grę bardzo, bardzo potężnie. A to być nowy level 33, który robiłem chyba za 3 miesiące. Bo czekałem na wiele spraw. Teraz będzie mocniejsza walka, którą chciałem specjalnie wam pokazać na koniec. Najmocniejsza walka tego dnia. I tutaj właśnie ryba mi uciekała nawet na 96-98 kołowrotka. Na zacisk dopiero dawałem radę ją tak w zasadzie przykolować. Tutaj, tak jak mówię, doprecyzowanie tego kołowrotka tutaj w procentowo całego zestawu do wagi ryby, bo nie jest to oczywiście mała ryba, którą tutaj Stanisław holuje, ale nie jest też to jakaś gigantycznie wielka ryba. Bardzo mi się podoba wyginanie tej wędki. Jestem wprost zauroczony tą wędką. Ona jest fajna, taka mocna, chociaż ja lubię castingi. Teraz mam ten casting, pieniądze na ten casting najmocniejszy. Jego kupię, ale za chwilę kupię też pośrednie, tak żeby bardziej badać te wędki, jak to wygląda. No i piękny dorsz atlantycki z tym prostym ogonem. Wygląda on zupełnie, zupełnie inaczej. Wydaje mi się tylko, że one są podniesione z automatu oczywiście wszystkie, ale że one takie ciut cieńsze są niż wszystkie ryby. Tak z grubsza bym powiedział, czyli też taka drobna poprawka wizualna. To wszystko w tym odcinku. Pokazuję wam, co nowego się dzieje w Ultimate Fishing Simulator 2. Jedziemy z koksem dalej. Jest plus ode mnie. Jest dobrze. Cześć.